Tak jak zapowiedziałem w pierwszym odcinku, pojawiamy się w sklepie u kolegi Rufiego, wędkarski.com. Ponieważ, no wiecie, ja jestem żółtodziób, nie za bardzo wiem, o co chodzi i jak z tymi rybkami współpracować, tymi naszymi portowymi, także Rufio, powiedz nam, co i jak. Czy ten zestaw, który mam tutaj, opyk, czy on w ogóle jest dobry na port i na sandacza, wiesz, bo tutaj już rozmawialiśmy z Markiem Szymańskim, on już tutaj mi zrobił troszeczkę miszmaszu w tym moim pudełku i ogólnie on mówi, że no mogłoby być, ale troszeczkę za lekko. Ja to ja będę szybko. Portowe sandacze są to sandacze, które wchodzą z morza, łowimy dość ciężko, główki minimum, myślę 15 gram. Zdarzają się sytuacje, że przy sztormach z Bałtyku musimy założyć nawet 30 gram. Gumy, jakie tu masz, no osobiście może założyłbym z dwie, są to gumy bardziej szczupakowe niż sandaczowe. Na pewno coś dobierzemy i znajdziemy odpowiednie pod morskie sandacze. Gumy powinny być bardziej perłowe, więcej brokatu, ta guma ma przypominać śledzia, tubisa, na to, na czym ten sandacz żeruje normalnie będąc w morzu. Słuchaj, bo jeszcze taka jedna rzecz. Ja się spotkałem z tym, że faktycznie 15 gramów, choć mam takie wędzisko, jakbyś mógł je zerknąć, ono jest do 21 gram z tego, co kojarzę i specjalnie sobie wszystko przygotowałem tak, żeby no, razem łącznie z gumą ten ciężar wyrzutowy był około 20 tam gramów, czyli no, główka powiedzmy 17 plus ta guma moja. I to jest trochę za lekkie, wiesz, bo przy podrywaniu ja nie zawsze czuję, że ta przynęta ma kontakt z dnem, dochodzi, wiesz, wiatr, z plecionki się robi balon, czyli w tym momencie myślisz, że to wędzisko konkretne da radę z ciężarkiem 30 gramów? 30 gram może niekoniecznie ten kij podźwignie, jednak jest to kij Dragona, bardzo fajny, jest kijem szybkim, nadaje się do łowienia sandacza, jest opisany 21 gram, myślę, że spokojnie możesz założyć główkę 20 plus gumę, czyli te 25-28 gram ten zestaw może mieć i powinien nawet, bo tak jak mówisz, nie czujesz opadów zaraz po rzucie. We Władysławowie jest tak, że ten sandacz się trzyma blisko tego głównego koryta, gdzie przychodzą kutry. Jest naprawdę bardzo daleko od brzegu, rzadko się zapuszcza pod same pirsy. I niestety te pierwsze trzy podbicia są najprawdopodobniej najważniejsze. Jeżeli ich nie czujesz, nie wyczujesz żadnego brania sandacza w porcie. Także ten kijek lekko będziesz musiał przeciążyć, żeby skutecznie łowić w porcie we Władysławowie. No i to też zauważyłem, jak inni łowią, to macie też na tym naszym pierwszym filmie, łowią no, zdecydowanie ciężej i też mają większe gumy. Ja mam takie, wiecie, same powiedzmy ósemki, dziesiątki, ale co myślisz, że jednak kluczem tutaj do sukcesu będzie guma dwunastka i dłuższa? Ja preferuję krótkie gumy, łowię gumami między 8,5-10 cm, bardzo rzadko zakładam dwunastki, jest to już duży opór w wodzie, jest dość długi opór. Nie stosuję takich gum. Ewentualnie przy metodzie drop shot stosujemy długie gumy, wtedy stosujemy gumy nawet do 24 cm, z którymi każdy sandacz sobie poradzi. Dobra, czyli co? Idziemy zobaczyć, jakie gumki u Was można kupić i coś nam poradzisz, tak? Oczywiście. O rany, sporo tutaj tego jest, wiecie, jak ja bym tutaj przyszedł sam, to prawdopodobnie to bym wziął wszystkiego po jednej sztuce, a potem siedział w porcie i dwa lata, żeby w ogóle wypróbować każdą gumę. Powiedz nam konkretnie, może tak, scharakteryzuj, które gumy są używane wtedy, kiedy dobrze ryba żeruje, a które po prostu czasami otwierają nam to łowisko, kiedy sandacz nie chce brać. Znaczy standardowo sprawdzają się zawsze w łowiskach tutaj portowych naszych gumy Lunatic Dragona. Są to gumy tego pokroju, one mają bardzo wąską pracę. To jest bardzo wąska praca, tak jak mówiłem, fajnie jak ta guma przypomina śledzia. Tu jest perłowy dół z brokatem, niebieski grzbiet. Ta guma mi się sprawdza świetnie, mam już naprawdę dużo ryb na nią złowione. Tak samo jak na inne kolory niebieskich czy samą perełkę. To są gumy, które powinny sprawdzić się zawsze, w każdych warunkach, na naprawdę wybredne sandacze. Mamy gumy typu Kajtek. Jest to guma japońska, dodatkowo nasączana atraktorem. Jest bardzo miękka, sprawdzają się dziwne kolory, których normalnie bym nie założył. Jednak róż jest naprawdę dobrym kolorem i tak jak wspomniałem, ta guma jest bardzo miękka, delikatny ogonek, można ją stosować normalnie. Ale to jest chyba bez atraktoru, co? Tak, jest chyba. Można ją normalnie. Mhm.
Słuchaj, bo teraz jeszcze takie coś. One te gumy, to też z Markiem Szymańskim w poprzednim odcinku żeśmy oglądali, one są przystosowane do zbrojenia tego drop shot. Można go stosować na haku offsetowym, ale możemy go też zbroić normalną główkę. Jest guma dość delikatna, po kilku braniach najprawdopodobniej jest do wyrzucenia, trzeba założyć kolejną, ale sprawdzają się te gumy niesłychanie na naszych łowiskach. Dobra, czy w ogóle zbrojenie w główkę offsetową na sandacza takiego portowego, władkowego, myślisz, to jest dobry pomysł? Znaczy było już dużo prób, było prób dużo z samym dropshotem. Częściej jednak w Władysławowie można połowić tego konia z rana na dropshota niż z sandacza. Jednak ta metoda nie sprawdza się. Dużo lepsze wyniki na dropshota są w Gdańsku, gdzie w tej chwili jest straszny boom na tą metodę i wszyscy praktycznie przerzucają się z klasycznej główki na metodę dropshot. Metoda dropshot ma swoich dużo plusów. Możemy tą gumą cały czas pracować i w każdej chwili ten sadacz nam może zaatakować. Nie ma takich przypadków łowienia z klasycznego padu, że ryba ma 2-3 sekundy, żeby zaatakować gumę. Producenci już poszli daleko w dropshocie, zaczynają stosować gumy pływające, które zbroją zwykłą główkę. Ona dużo wolniej opada i dodatkowe sekundy na branie sandacza powstają w tym momencie. No właśnie, bo też tak się zastanawiałem właśnie nad tym, że niektóre gumy są na tyle grube, te nasze przynęty, że one mają jakąś swoją wyporność i w tym momencie, jeżeli zastosujemy główkę małą, 10, powiedzmy 10-gramową, to ta wyporność tego naszego zestawu po prostu zaczyna być bliska zeru, tak podejrzewam. I ten opad zupełnie inaczej wygląda. Może z tych gumek, które tutaj pokazujesz, byś mógł pokazać nam właśnie taką, która przy zastosowaniu relatywnie niskiego ciężaru gumki, ciężarku, po prostu by dłużej nam pracowała, no bo powiedzmy, że chcemy się troszeczkę pobawić, mamy tą miejscówkę, bo we Władku jest parę takich, powiedzmy, miejscówek, które już widziałem, że ludzie po prostu z nich wyciągają te sandacze i teraz, jeżeli byśmy mieli dostęp do dosyć blisko do takiego miejsca, to byśmy mogli pobawić się w to, że po prostu zarzucamy tą przynętę, tak ja bym to zrobił, podbijam ją troszeczkę i daję jej po prostu spokojnie usiąść na napiętej plecionce, tak? Czy dobrze myślę? Tak, jest to jedna z lepszych metod. Fajnie by było móc postawić tą gumę w tym miejscu na dłuższy okres. Do tego się właśnie sprawdza metoda dropshot, bo wtedy nie ściągamy tej gumy, możemy grać w tym miejscu, gdzie ten sandacz jest. To się wtedy sprawdza bardzo dobrze, tak samo jak łowienie na mniejsze gumki. Opad jest dużo dłuższy, przepraszam, na mniejsze główki. Opad jest dużo dłuższy i sandacz na to reaguje. Tydzień temu miałem taką sytuację, że wszyscy tam starają się łowić ciężko, 25 gram, 20. Założyłem główkę 15, to był strzał w dziesiątkę. Łowiłem dużo bliżej, nie rzucałem tak jak wszyscy daleko, ale sandacz na to reagował i miałem wszystkie ryby elegancko zapięte i bardzo dużo brań, jak na ten wieczór. Dobra, to którą przynętę proponujesz do tego dropshota? Bo tak mówimy dropshot i pomyślmy też o tym, żeby jakąś przynętę wybrać typowo pod dropshota. Rozumiem, że przerzucimy się na tą stronę. No tutaj po tej stronie też sporo tego wszystkiego, tego dobra i ten drop shot, rozumiem, że chyba ta rybka, no według mnie to już 12 cm nie powinna mieć, trochę mniej, co? Znaczy w drop shotie właśnie mamy tą możliwość, że możemy zastosować bardzo duże przynęty, włącznie z takimi jaskółkami, chociaż te są raczej pod łowienie z łodzi. Jest to bardzo duża przynęta, ale proszę mi uwierzyć, że ryba 40 cm już ją spokojnie połyka i nie ma z tym najmniejszego problemu. Klasyczne główki do łowienia w porcie to są tutaj te jaskółki, one mają około 15 cm, jak najbardziej się ta guma sprawdza. Tu są bardzo małe gumki Fish Fry, to jest świetna przynęta na okonie w porcie we Władysławowie. Tu są klasyczne wormy, to są gumy do metody dropshot, które tak naprawdę nie mają żadnej pracy, jednak kapitalnie na to reaguje zarówno sandacz, jak i okoń w porcie. Czyli łowiąc coś takiego w tym momencie na taką gumkę, tak, tutaj mniej więcej za 2 zł, jesteśmy w stanie też jako przyłów mieć okonia, rozumiem. I to nie ma problemu, że wieczorem w nocy też bierze okoń? W mniejszej ilości, ale zdarzają się jako przyłów w porcie okonia.
Słuchaj, teraz tak, jak zazbroić takiego dropshota? Bardziej offsetowo, czy po prostu wystarczy zwykły hak, tak jak mamy z główką, tylko rozumiem, że bez główki w tym momencie robimy i on zostaje? Znaczy, możemy zbroić z główką, ale wtedy zbroimy go w czebureszkę. To jest taka główka, z której wyciągamy agrafkę i do niej dopinamy haczyk luźno i wtedy na haczyk zakładamy gumę, bo przy standardowej główce jest jednak za duży tułów i tą gumę bardzo szybko rozerwie, bo ona jest praktycznie płaska. Takie coś. No faktycznie, no ta gumka jest taka bardzo, bardzo delikatna w każdym bądź razie. Dobrze, to teraz słuchaj, powiedz mi tak, no bo będziemy za chwilę lecieć do tego portu naszego Władkowego. Potrzebujemy, no, przygotować, powiedzmy sobie, z jakichś 10 zestawów na dropshot i powiedzmy, że 10 zestawów normalnie z główką jigową. Tylko, no, co najczęściej po prostu ludzie biorą? O, tak może się spytam. Co najczęściej ludzie biorą, albo co według Ciebie no, jest tymi pewniakami? No bo trzeba w jakiś sposób tutaj teraz spośród tego całego dobra, co masz, no wybrać, wybrać te, które no, mają to najwięcej, większe wzięcie. Dobierzemy kilka gum dropshotowych i kilka gum klasycznie pod główkę. Zrobię to z własnego doświadczenia, bo jednak ten port dość dobrze znam i te przynęty mam w większości przetestowane. Ale można naprawdę wybrać 10 konkretnych, które powinny się zawsze nam sprawdzić. Dobra, słuchaj, wiadomo, że do wędkowania potrzebne jest też wędzisko. To moje ma do 21, ale rozumiem, że lepiej byłoby mieć coś, co obsłuży nam powiedzmy 30 gramów, co? No to na pewno, tak jak mówiliśmy, w portu w Wodosłowie często trzeba rzucać dość daleko. Czyli to wędzisko powinno mieć tak do 35, myślę, minimum, bo zakładamy te główki do 25 gram. Nawet przy sztormowej pogodzie 30 i to wędzisko jednak musi to udźwignąć. I dosyć, że ta wędka musi być mocna, to też musi się dobrze zachowywać nawet z mniejszymi główkami. Musimy cały czas to czuć ten opad, to podbicie, żebyśmy mogli w miarę szybko zareagować na branie. Standardowymi szlagierowymi modelami od 2 lat jest Inazuma Mikado, to jest ten kijeczek, jest bardzo szybki, dość sztywny i z dużym zapasem mocy. Tu jest akurat krótkie wędzisko do 200 gram na początek, jeżeli ten sandacz jeszcze jest w stałym porcie, nie trzeba mu daleko rzucać. Wędki, które przyjmujemy większej ilości, to jest wędka 2,85. Typowa sandaczówka, nie wklejanka, World Champion Zander. To jest kijek do 35 gram i w samym porcie w Wodosłowie jest tam minimum 6 osób, które na ten kij łowią i łowią z powodzeniem. Osobiście preferuję kijki bardzo delikatne. To jest kijek z Pro Addiction. Został wymyślony w tamtym roku. To jest kijek, który waży niecałe 100 gram, a ma zapas mocy do 48 gram. Naprawdę tym kijem można połowić i główkami już od 10 gram i hol samej ryby na takim kiju jest wielką przyjemnością, bo czuje się każde uderzenie, każde przymurowanie do dna. No właśnie, czy mamy mięciutki kijek, czy to uderzenie w dno się czuje lepiej na miękkim kiju, czy na twardym? 2 lata temu w Polsce była taka moda, że łowiło się bardzo dużo na wklejanki. Wklejanki to są kije tego typu. Zaczynają się te kijki od 100 zł. I one mają kolorową szczytówkę. Szczytówka bardzo fajnie nam sygnalizuje brania, jednak jest dość podatna na uszkodzenia i dużo osób nie preferuje tych szczytówek. Producenci poszli już o krok dalej, produkują takie klautipy, w których jest szczytówka szklana. I ona jest bardzo delikatna, jest wymienna i to jest włókno szklane, ona się bardzo fajnie zachowuje i jaskrawy kolor też nam pomaga przy łowieniu nocnym. No właśnie, i teraz jak łowimy, to musimy obserwować tą szczytówkę, czy to wyczujemy na wędzisku, że no coś tam delikatnie próbuje skubać, czy to skubanie jest na tyle delikatne, że musimy mieć właśnie się wspierać tym, żeby obserwować szczytówkę, obserwować plecionkę? Staram się obserwować zarówno szczytówkę, jak i czuć branie w ręku. Niekiedy sandacz kopnie tak mocno, że nie trzeba patrzeć na szczytówkę, tnie się w tempo, bo jest to wyczuwane aż w przedramieniu. Niekiedy to jest naprawdę delikatne skubnięcie przed samym opadnięciem do dna i wtedy tylko i wyłącznie szczytówka nam pomoże w miarę szybko zaciąć. A dobra, jeszcze jedna tylko rzecz. Już nie będziemy podchodzić, bo do regału, bo będziemy tutaj u Ciebie siedzieć wiele, wiele godzin.
plecionka, bo rozumiem, że żyłki odpadają, bo na żyłce nie wyczujemy tych subiektywnych brań. Jaką plecionkę byś radził początkującemu na port? 14 wystarczy? Jaki ciężar może inaczej ta plecionka musi wytrzymać? 14 w zupełności w porcie wystarczy. Jeżeli ryba jest bardzo daleko, można zejść nawet na 0,10, to sobie w zupełności poradzi z naszymi główkami jigowymi i z sandaczami, jakie występują w porcie, bo w większości są to ryby do 70 cm. Standardowo to jest 12 mm plecionka, najlepiej 8-splotowa, która jest dużo bardziej gładka i pozwoli nam dalej posłać naszą przynętę. Mhm. Okej, okay, czyli mamy wędzisko, no kołowrotek to w zasadzie taki zwykły też może być, ponieważ no ta woda słona za bardzo nie jest, więc zwykły kołowrotek sobie też da radę, więc pomijmy ten temat. Wiemy, że musimy wziąć plecionkę i powiedz nam parę słów o krętlikach, bo rozumiem, że jeżeli łowimy na główkę dzigową, to ten krętlik mimo wszystko powinien chyba być, co? Kręcik się zawsze przydaje, jednak powoduje, że ta plecionka czy tam fluokarbon przy pomocy fluokarbonu nam się nie skręca. Staram się stosować jak najmniejsze krętiki w rozmiarze 12-10, tak tylko, żeby główka przeszła przez oczko i to w zupełności wystarczy. Tak jak mówię, ryby nie są z kolosami i te krętliki 12 już w zupełności wystarczą nawet na ryby do 10 kg. Dobra, a jak z hamulcem? Trzeba go tak ustawiać, żeby ryba miała możliwość wybrania troszeczkę nam tej żyłki, czy po prostu jak już zatnie, to śmiało, zdecydowanie po prostu holujemy ją do brzegu, robimy tak zwane pendolino? Są różne szkoły holu sandacza. Niektórzy uważają, że powinno się go ciągnąć tylko i wyłącznie na sztywno, żeby on nie miał żadnego momentu luzu, w którym może wypluć tą przynętę. Ja stosuję zasady, że kołowrotek miał w miarę mocno skręcony przy samym braniu, kiedy muszę wbić hak w twardy pysk sandacza. Jeżeli wiem, że ryba jest duża, odpuszczam mu dość mocno już przy brzegu, żeby jednak mógł się wyszaleć i żeby mógł go spokojnie podebrać. Okej, okay. Wybraliśmy troszeczkę z tego, co tutaj macie na stanie w sklepie. I jakbyś mógł to scharakteryzować po kolei. Tutaj mamy te moje gumki, tak dla przykładu to, co wcześniej ja sam wybrałem, no nie do końca wiedząc, czy sandacz w to uderzy, a scharakteryzuj to, co tutaj przygotowałeś. Tak, podzieliliśmy gumki sobie na gumki do zbrojenia klasycznego. Tak jak powiedziałem, występuje to w większości przypadków Dragona Lunatic w kolorach, które złowiły już nie jedną rybę w porcie w Władysławowie. Dodatkowo jest jeszcze jeden Lunker City, który bardzo fajnie zamiata ogonkiem podczas opadu. Obok mamy przynęty typowe dropshotowe. Poniżej mamy główkę do jaskółek, czyli do tych gumek z podwójnym ogonkiem. Jest to najbardziej znana guma dropshotowa w tym kształcie. Opisywana w każdym czasopiśmie, w każdym artykule o dropshocie jest opisywana jaskółka. Kapitalne są na to wyniki. Tutaj mamy główkę do zbrojenia właśnie miękkich przynęt typu Kitech, Lunker City, Bass Assassin. Z dodatkowym drutem, który przytrzymuje tą gumę, jednak w żaden sposób jej nie uszkadza, tak jak w przypadku klasycznego montowania do główki jigowej. To rozumiem, że ten haczyk, który tutaj się znajduje, dosyć łatwo jest później ściągnąć tą gumkę, chcemy inną zamontować. Ta gumka nie jest jednorazowa w tym momencie? Nie. Ten haczyk jest dużo łatwiej wyciągnąć niż w przypadku tutaj przegrubienia dwóch pierścieni. Tutaj mamy główkę stand-up. Jest to bardzo popularna główka od pewnego czasu w Polsce. Dzięki niej przy naprężonej plecionce guma stoi tak na dnie i w tej chwili sandacz również może uderzyć w przynętę skutecznie i zostać zacięty, nawet jeżeli przynęta leży na dnie. To właśnie o tym czytałem w jednej z gazet wędkarskich, że nawet te zwykłe, okrągłe główki jigowe tną pod kątem, właśnie, żeby ona pod kątem też osiadała na dnie. I tutaj, czyli taki patent, powiedzmy, to samorobny, a tutaj widzimy, że no ktoś po prostu to robi, także można sobie zakupić to w sklepie od razu taką główkę i się nie bawić w jakieś cięcie czy piłowanie. Tak, dokładnie można zakupić od razu w sklepie, chociaż w tej chwili to są tylko główki handmade, czy nie ma firmy, która robi to fabrycznie i w dużych ilościach. Tutaj mamy klasyczne agrafki, niektórzy sandaczowcy już mają takiego bzika, można powiedzieć, że nawet nie stosują agrawek, bo sądzą, że to w jakiś sposób tam odstrasza sandacza. Jednak przy zmianie główek na sandacza trzeba dużo kombinować. Najlepiej mieć przekrój wszystkich główek od 10 do 25 gram, co 2,5 grama i zmieniać. Cały czas zmieniać, próbować, tak samo jak zmieniać kolory gum. Mamy też fluokarbon, bardzo fajna rzecz.
jest mniej widoczny pod wodą niż plecionka. Stosujemy go jako ostatnie 1,5 metra. Taki przypon sobie robimy, dowiązujemy do plecionki. Jak zrywamy, zrywamy również fluorocarbon, a nie naszą główną plecionkę. Dodatkowo jest bardzo sztywnym materiałem, dzięki czemu lepiej prezentuje naszą przynętę pod wodą. Tutaj daliśmy już gotowe zestawy dropshotowe na hakach numer 2 do zbrojenia tych przynęt. Jako obciążenie w tych przynętach stosuje się taką oto kuleczkę, ta kulka ma 20 gram i dodatkowo jest tutaj taki klips, który pozwoli nam przesuwać kulkę na żyłce. Przesuwamy żyłkę, wciągamy do góry do klipsa i cały czas sobie regulujemy, na jakiej wysokości nasza przyneta ma być prezentowana nad dnem. Jest to bardzo fajny sposób, jeżeli sandacz nie reaguje na standardową główkę. W metodzie dropshot możemy skusić nawet najbardziej leniwe drapieżniki. Dobra, a tak mi się zaraz nasuwa przy tej metodzie dropshot, jak wysoko unieść nad dno naszą rybkę? W przypadku wysłowa to nie jest strasznie głębokie łowisko, pomimo że łowimy dość ciężko. Myślę, że standardowo metr do półtorej to jest maks, jaki poniesiemy naszą przynętę na dno. Dobra, czyli zakładając, że podnosimy metr, a ten nasz dołek, gdzie są te rybki, jest powiedzmy od nas tam 20-30 metrów oddalony, no to w tym momencie żyłka jest pod jakimś tam kątem, więc faktycznie to, co tutaj powiedziałeś o tym, że to się przydaje, że można to dalej lub bliżej umieszczać, no to właśnie tu jest ten myk, że jeżeli mamy ten kąt i chcemy uzyskać metr, to nie jest, że ciężarek jest metr od naszej przynęty, tylko to będzie pewnie z 2 metry. Tak, dokładnie, bo musimy wziąć pod uwagę odległość naszej przynęty od nas i kąt, pod jakim ta żyłka wpada do wody. Dobra. Bo nie łowimy w pionie. Słuchaj, i teraz... W Polsce jest zabronione. Tak jest. Mamy tutaj też taki gotowy zestawik na dropshota. On ma dokładnie 120 cm od haka do końca tej żyłki, na której możemy zamontować ciężarek. Słuchaj, i teraz powiedz coś takiego, czy schowanie tego naszego haka, czy to jakoś w jakiś sposób ogranicza nam te brania? Czy ta ryba się po prostu nie zapina aż tak często jak przy standardowej główce? W żaden sposób to nie ogranicza, tak jak w przypadku metody dropshot, ten sandacz ma bardzo dużo czasu, żeby wciągnąć nawet największą gumę powyżej 20 cm całą. I tak naprawdę to nie jest takie skubanie jak w przypadku klasycznej główki, gdzie jest kilka sekund, on może szczypnąć za ogonek, możemy go nie zapiąć. Tutaj raczej on wciąga całą gumę, ma na to dużo czasu. Haczyk możemy zarówno zatopić w gumie, są specjalne rowki do haczyków właśnie do tej metody. Możemy tak samo zaczepić tylko zalepek, wtedy ta guma cała pracuje i też nie ma problemu z zacięciem. Mógłbyś pokazać, jak się zbroi gumę właśnie w ten hak? Nie ma problemu. To od razu może uzbrój mi taką gumę, która no według Ciebie, bo tu mamy 5 takich gumek, która według Ciebie no powinna przy zerowym żyrowaniu w jakiś sposób otworzyć nam to łowisko. O, tu widzę, że pokaż nam to tutaj do kamery, jak przymierzasz to, bo to jest też ważne, o co chodzi w tej przymiarce. Możemy zbroić klasycznie, tylko zalepek. Gumą rzeczywiście to nie w żaden sposób nie przeszkadza, oczywiście wchodzą falowanie wody, także bardzo fajnie się ta guma prezentuje. Możemy też zbroić, że wkładamy w rowek, haczyk. Kolanko jest schowane i grot wychodzi nam od dołu. Coś takiego, dobra. Jeszcze jedna rzecz, bo widziałem, że niektóre haczyki mają taką dodatkową tutaj taką wypustkę, która trzyma jakoś ten przód. Często jest tak stosowane w haczykach, że jeszcze dodatkowo jest tutaj takie, można powiedzieć, wiertełko, które wkręcamy w główkę i wtedy haczyk całkowicie zatapiamy w gumie i on wygląda wtedy tak. I on dopiero pod obciążeniem, pod braniem ryby, wychodzi grot na zewnątrz i wtedy sandacz się dobrze zapina. Jeżeli chodzi o czepliwość portu we Władysławie, bo jednak trochę tam tych zaczepów jest, warto chować ten hak? Chyba warto, co? Myślę, że warto. W metodzie dropshot warto spróbować, bo tak jak mówię, ta ryba ma dużo czasu na atak i on spokojnie przy zagryzieniu ten haczyk spokojnie wyjdzie. Czy w wypadku jest dużo zaczepów? Są miejsca, gdzie są, ale niestety w tych miejscach też jest sandacz i tych miejsc trzeba się trzymać pomimo strat.
trochę w przynętach. Mm-hmm. Dobra, jakbyś mógł delikatnie tylko nazwać mniej więcej te tutaj rybki, co tutaj masz, i mniej więcej określić cenę, ile taki wędkarz musi zostawić pieniążków, żeby no, z jakimś takim konkretniejszym zestawem pojawić się w tym porcie, bo pewnie to też później będą widzowie poruszać u nas. Znaczy, tu w przypadku lunatików to są gumy w okolicach 2-3 zł, to jest jeden Lunker, to są jedne z droższych gum w firmy amerykańskiej, to są gumy w okolicach 4-5 zł za sztukę, tu są przynęty dropshotowe, to tak samo jak w przypadku lunatików między 2-3 zł. Tu są kajtechy, japońskie gumy są sprzedawane na paczki ze względu na to, że są dodatkowo zapachowe, to jest koszt około 25-30 zł za paczkę. Mhm. Słuchaj, tu wybrałeś dwa kolory takie, a nie inne i rozumiem, że to są już takie pewne kolory, bo jak kupujemy całą paczkę, no to musimy jakoś też być pewny co do tego koloru. Wybrałeś taki nienaturalny dosyć kolor, bo ja bym wybrał, no wiecie, coś w tym stylu. Naprawdę to się sprawdza? To są kolory, które sprawdzają się na sandaczach. Są dni po prostu, kiedy on na naturalne zbytnio nie reaguje i trzeba mu naprawdę tam zaburzyć w wodzie, typu właśnie marchewka czy selenyn z brokatem, żeby on zareagował. Dobra, no to chyba mamy wszystko, wiemy wszystko. Jedno, co mi tylko jeszcze powiedz, bo tutaj mamy tą dodatkową żyłeczkę. Jak myślisz, taka zabawa właśnie w jakieś dodatkowe przypony końcowe, żeby to nie było widoczne w wodzie, to ma sens, bo tam ta woda w porcie raczej przejrzysta nie jest. Przejrzysta nie jest, ale fluokarbon też wpływa na pracę naszej przynęty. Dzięki fluokarbonowi ta przynęta dużo wolniej opada, także zyskujemy kolejne sekundy, kiedy sandacz może zaatakować. O tym nie pomyślałem, widzisz, bo faktycznie wyporność pewnie takiej żyłeczki jest inna niż naszej plecionki, nie? Dokładnie. Tutaj dałem przykładowy 0,35 mm, no to jest dużo grubszy niż plecionki, na które standardowo łowimy, czyli 0,12-0,14 mm średnicy. A bywa tak, że sandacz potrafi uciec gdzieś i się po prostu gdzieś schować i tak jak na rzece czy na jeziorze, że możemy go stracić, bo w jakieś chaszcze wleci? Wywady z powodu mi się nigdy nie zdarzyło. Aha. Jedyne, kiedy duże osobniki, tam powyżej 4 kg, próbują czasem wejść pod pirs, wtedy trzeba być dość ostrożnym przy końcowym holowaniu. No i to też w pierwszym odcinku był taki myk, że żeśmy łowili i ktoś nam zwrócił uwagę, że co zrobimy, jak coś złowimy, bo nie mieliśmy żadnego kasiorka, podbieraka, nic. I tutaj już zauważyłem u Ciebie w sklepie taki oto wynalazek. Bardzo fajny, ponieważ to jest mały, to się jeszcze tak chowa dosyć fajnie. O myk. Czyli no, fajna sprawa. I to ma 3 metry, tak? Tak, to jest 3 metry. W tym roku we Władysławowie w październiku była bardzo niska woda. Tym podbierakiem się sięga. Jest bardzo wygodny, dodatkowo zamiast zwykłej siatki jest żyłka, nie wplątuje się żadna tutaj przynęta, no i nie śmierdzi, to jest też ważny aspekt. Mhm. Ile za takie cudo? Około 50 zł, nie? Jakoś tak. To taki podbieraczek około 70 zł. 70 zł, bo to jest ten długi, no. Czy jeszcze są dłuższe od 3 metrów? Są jakieś, nie wiem, 4? Maksymalnie, jaki producenci wymyślili, to jest 3,30. Aha, czyli 30 cm dłuższy, to już tam nie ma aż takiego znaczenia większego. Dobra, słuchaj, no mamy tego dobra sporo. Pojawimy się zaraz w porcie, zobaczymy, co się da na to złowić i pewnie się spotkamy w tym porcie. Myślę, że jak nie teraz, to w kolejnym odcinku. Także żegnamy Was bądź co bądź na tą chwilę ze sklepu z Gdyni, wędkarski.com i lecimy nad wodę. Cześć!